Jak widzicie po moim ekwipunku, idziemy coś robić. Tutaj ogarnąłem troszeczkę rzeczy w nocy, przez nockę sobie troszeczkę posiedziałem. Zresztą już jak zawsze. I mordeczki, mamy tutaj wszystko ładnie poogarniane. Zazem pokażę Ender Chesta, bo jest jeszcze więcej. Jak wiecie, Felek ostatnio padł w tych nóżkach, przygotowałem mu coś fajnego. O, był safe do tego. Blast Protection to jest na end, tutaj wszystko ogarnąłem na end. I będzie się działo, boże, na end, na nether będzie się działo. I co, idziemy na pewne miejsce. Igor jest tutaj z nami w buildzie, aktualnie nie jest w chacie, tylko jest u nas. Zwolniliśmy sobie miejsce. Tutaj, ziomeczki, patrzcie co mamy w Enderze. Generalnie jutro jesteśmy atakowani przez Right to Life. Możliwe, że zrobimy jakiś odwet. Prawdopodobnie Gildia Jerozolima nam tutaj pomoże w obronie. I ogarniam całej Gildii takie oto mieczyki. Proszę bardzo, tak to wygląda. No ja jestem na górze już. Dobra, to już wychodzę. Zacząłem wczoraj w nocy, ziomeczki, kopać fosę. Użyłem troszkę TNT, mogę wam pokazać jak to aktualnie wygląda. Nie wiem, czy też tego widziałeś. O, nie mam pelerynki. Patrzyłem dopiero. No aktualnie... Aha. Okay. Aha, okej. No ludziska już po raz drugi, pokażemy wam tutaj fosę. Tak to wygląda, tam chyba... Kacper dokopał się do... Kacper kopał, no. Całego czanka wykopał do tego. Chłop tu się wykopał, no prawie do bedrocka, to jest do 10 poziomu, ustaliliśmy, że sobie wykopiemy. Na razie mamy tylko po tej stronie, ja dzisiaj będę jeszcze kopał, no jutro jest ten raid ze strony Right to Life. No możliwe, że ta fosa się przyda, możliwe, że będziemy używać wędek, żeby ich sobie zrzucać tutaj i by lecieli w dół, ponieważ tam będą stalagmity, a na terenie nigdy nie będzie się dało budować, nie będą mogli budować, przez co możemy na spokojnie ich rozwalić. Dobra, lecimy w stronę tego ich, tej wioski, gdzie robią rajdy. Plan jest taki właśnie, będziemy, no nie powiedzieliśmy, nie powiedziałem jak zawsze, co robimy, gdzie idziemy. Lecimy do wioski, w której prawdopodobnie Gildia Right to Life, czy na 100% Gildia Right to Life robi sobie rajdy. Skąd to wiemy, może oddajmy głos Igorowi, co on dzisiaj porobił. Odbiłem się w 4 typa solo. I tutaj nawet po lewo widać ślad walki, kabłeby jak mnie chopali. A to tutaj było? No, bo tutaj uciekałem do siebie do gildii wtedy. O, oni się gonili cały czas. No tak, oni mnie dotąd gonili, bo mi się gapy skończyły, już uciekałem potem do gildii. Tutaj mnie opali. O kurde. Ja 7 perełek wykorzystałem podczas tej walki. No teraz są włączone już perełki podczas walki, już biały kot to naprawił, działają perły. I możemy na ten moment, aktualnie wygląda to tak, że Igora wbiło się... Oj, lag jest taki mocny, potężny, nie wiem, nie, jest. Ja nie mam. O, jest. A dobra, ja tak mam. No, Igora wbiło się 4... inaczej. Nie, to ja się wbiłem w 4. To Igor się wbił w 4 typa i tak porobił. Siema, Kacper. Kacper. Siema. Siema. Idziemy robić akcję u Right to Life. O, no to idealnie widzę, wbiłem. No. Tak, perfekcyjnie. Tepniemy. W końcu coś zrobię. Yeah. Znaczy, idziemy im wioskę spalić. Idziemy im wioskę spalić, tak, bo właśnie Igor ogarnął miejsce, tak być, w którym oni robią sobie rajdę i w tamtym miejscu sobie spalimy po prostu im tą wioskę i zalejemy, powybijamy villagerów, przez co no nie będą mogli robić tych rajdów. To jest ta wioska tutaj? No. Serio? To czekajcie, ja już no właśnie chodzę. Oni strasznie blisko tutaj byli. Przecież my byliśmy w tej wiosce na starcie, co nie? Nie, my, oj no. Sorry. My byliśmy w innej. A, fantomy. Znaczy na samym starcie, jak pierwszy raz zaczęliśmy, to byliśmy w tej, bo ja w niej też robię rajdy. A, to może tak. Ja w niej też robiłem te rajdy. Nie wiem, tutaj są w ogóle cokolwiek villagerowie? Ja nie widzę. Jeszcze kurde, jedzenie nie mam ze sobą. Muszą być, chyba że raid wybił wszystkich. Nie, jeszcze widzę na ma... Czekaj, oni tu chyba jakieś zakopali, wiesz? Oko. Może tego się może. A ty wbijasz? Musimy im umożliwić robienie raidów. Oni mają... Mam, swoje... mam ich. Gdzie? Oni... Flame, książka z... Mending, mają na Mending. Kononowicz. Oni tu mają villager... Pokaż, pokaż, pokaż! Mending. Na prawym jest Mending. Ej, kupujemy Mending? Panowie? Ty no, wyprowadzamy gościa z ziemi egipskiej, nie? Zabieramy go stąd? Ja myślę, że tak. Okej, okay, a drugiego wybijamy, jednego zabieramy. Tak robimy? Dobra. Ale wiesz co mnie uratowało w tym fajcie? Punch 2 na łuku mnie uratował. To cię uratowało w czym? Na fajcie, Punch 2. Bo no, byliśmy w jeziorku z wodą i ich odpychałem cały czas od siebie. No jak oni by się dziwi... Oni mi wczoraj na czacie coś tam spinali, że o, mają nagranie, jak ja z musiałem zjeść gapa, bo mnie bili. No bo trzech mnie walnęło, oni, ja byłem w... Oni powiedzieli, że ty byłeś w full secie, że razem z enchantami my bez. I my cię klepaliśmy i musiałeś uciekać i zjeść gapa. Ugrałem jednego gapa poprzez sklepy z nimi.
gdzie trzech nie walnęło z krytyka z siekiery w jednym momencie, no to co oni gadają, że musiałem uciekać, no uciekałem walnący gapa, no bo... Działa serwer, już działa. Działa, działa, no. To idziemy, czy to idziemy? Dawaj, tepaj się do mnie, jeszcze ten gaz. O tak, ty, z totemem tutaj jest! Tepaj mnie! Już go zabiłem. O, to koniec slajdu, hero of the video sam. Nice! To... Ale że czekaj, to nie tepaj, to sobie jedzenie jeszcze wezmę, tak. A ja z tego rajdu, ja od nich z tego rajdu też 3 totemy wyjąłem. To już mam czwarty, S. To jeden musieli wziąć, bo za rajd piątopoziomowy jest 5 totemów. Gilia ma. Ale gdzie oni byli? Gdzie byli ci villagerzy? Gdzieś tutaj? Chyba gdzieś tutaj. Chyba tu, a tu są, tu są. To możesz mendingu, nie ma. Ja ci kupię ten mending, kupię mending od niego. Kupuj. O nie, trzeba książkę jeszcze. I za 5 mamy mending, panowie, tylko książki trzeba. Idę na bazę po książki. O ty! To jest nasza gilia, kiedy za dużo nie znajdujemy jakichś typów wyklepy. Dobra, ja kupuję ten mending od nich, gdzie oni są? Tutaj. Proszę, mending. Tu jest jeszcze jeden! Protection 4 tu jest jeszcze, Protection 4 tu jest jeszcze. Schowane za ścianą. Chłopie, ja mam 2 totemy w ekipunku, a ty coś gadał do mnie. Ja mam jeden. Tu jest jeszcze Prot 4 za ścianą. Ja, ale drogi strasznie, mega się nie opłaca. Ile? 40. O kurde, ja mam na 18 Hero of the Village. Nie, mamy w sumie z 10, mamy z 20 setów Prot, dobra, tego zabijam. No setów mamy strasznie dużo. Dobra, to ja kupię tego mendingu, a nie, bo ja mam dużo śmieci. To wypadł. Chciałbym ktoś stack kobla, bo będzie go zaraz wykorzystywać tego kobla. Ja mam 4. To masz to, Kacper, i masz to, bo zaraz się przyda. Mhm. Dobra, jeden mendingu? Jeden, drugi, zobaczmy ile ma. Trzeci, czwarty, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 12 mendingów, leżą na ziemi jak coś jeszcze. Leżą na ziemi tutaj 2 mendingi. On już jest Ty drugi mending mu się zrobił! Pokaż, co ty gadasz? Drugi mending mu się zrobił! Za 30 aż, kurde, dużo. A dobra. Ale myślę, że i tak... Ej, on ma name taga, Kononowicz. Myślę, że zabijamy tych dwóch ziomów. Czekajcie, zebraliście te mendingi stąd? Tak, wziąłem. No, mam 3 mendingi. To jeszcze skoczę do bazy, odłożę, to może jeszcze więcej wyfarmimy. Czekajcie, ile kupić resztę mendingów. Zobaczymy. Mending, nie ma więcej. Tu jeszcze mogę za 10, kupujemy jeszcze za 10 emeraldów? No jasne. I to jest 10 książek, nie 10 emeraldów, 10 książek. Od limity. Dobra, chyba kupujemy. 9 książek. Tego z flamem zabić, czy nie? Co? Tego z flamem to zabić? Nie wiem właśnie, czy nam się przyda ten flame, czy nie przyda. Myślę, że jeden może by się przydał, mniej więcej. Ja mogę nawet... Panowie, zbierajcie ten mending, patrzcie na to. Nie ma już więcej, ma już 2 mendingi wykorzystane. Możemy jeszcze spróbować coś ogarnąć z tym od... Weźcie jeszcze jeden mending, bo waliłem. Ja nie mogę, mam przy sobie ile? 4, 6, 8 mendingów. Bierzcie flame'a, a nie, skończyły mi się emeraldy, dobra. Dobra, wybijamy chyba tych panów, co nie? No, wystarczy już ich. Dobra. Ja tu proponuję polecenie tak full tryhard i chciałem jakieś na manhuncie zrobić, ale... Nie miałem lawy. Chcesz? Myk, no, proszę, to no. Myk. Ty, bo gapa zabry jadł. Zobaczymy, jak bardzo się rozleje ta lawa. Myk. Nie no, right pika masz. Myk. Dobra, myk. I mamy bardzo dużo lawy. Ale zaraz będzie się... Czekaj, bo ja zginę. Uważajcie, panowie, patrzcie na górę. Nie no, możesz mi coś zrobić? Tak to się robi. Dobra, proponuję w takim razie, nie wiem, coś jeszcze tutaj robimy? Jeszcze można gdzieś tutaj postawić tylko jednego towera. Ja myślę, że tutaj jeszcze jest za mało. Też tak sądzę, lecę. Jak mnie zepchnę? No widać, kto jest grubszy. No ja już jeszcze 400 kratek mam do right, ale w wiosce jestem. Właśnie, te wioski trzeba wszystkie rozwalić w okolicy. A oni też chyba i tak nie mają villagerów. Chodą. A nie mają. To czemu oni tam robili?
skąd wie, że mają? No bo widzę właśnie jednego. A to może nie widzieli. No już go nie mają. No, mokczam. A może potem przez przypadek odpalili tam rajda. Może. To jest ich ten? No, nie byłeś tu nigdy? Nic nie się byłem, ale jakoś tak kurde biednie to wygląda. Wczoraj byliśmy nawet przecież kasą. No wiem, ale to jakoś wtedy trochę lepiej wyglądało, teraz jakoś strasznie biednie. Może to the right life, wtedy stało się to... creepa. Byli w totalnym szoku. Panowie, mam dziurę do nich, mam dziurę do nich. Chodźcie do mnie. Creepera. Już sekunda, sekunda. Już idziemy, tylko sekunda. Kończymy stawiać łódki. Ale kują te łódki chyba. A zebrałeś te po boku, co tam były rzucone? Tak, tak. Póki ja idę już po ostatnią porcję. To nie jest teren gildii. Czy to jest opuściłeś teren gildii, czy wkroczyłeś? Bo jak opuściłeś, to nie będziemy mogli Watera tam postawić. Wybawiło mnie za flying, bo się przesiadałem między łódkami. Opuściłeś, nie. Chyba teren idealny. O tu. Dla testy. No ale czemu nie tu? Czemu tej? O tu byś mógł przyprowadzić. Mam głowę mitraszka. Nie, ja chciałem główkę. Pa, fajne łódeczki? Fajne. A macie łódkę, żeby postawić na dole? Nie, żeby ja spamować prawie i wsiąść? Skaczę. A bo tu się Watera da walnąć. Oła, nie trafiłem. Kanion. Da. Kanion, może skądś tu jest wejście. A ja tu nie spadnę. Ja mam 3 serca. No to poczekaj. I się nie regeneruje, bo nie mam jedzenia. Poczekaj, ja ci wodę wyleję. Tu się tepnij. Ej, jest bitka. Jest wejście chyba. Ej, spadam! Dawaj. Kurde! Ja ci wodę postawiłem. Fantom mnie zepchnął. Tu macie. O. Oni mi tak samo się wbili wtedy. Przez tunel kopalniowy. Zobaczymy. Na mapie mam całą sieć tuneli. A jest ktoś od nich teraz online? Nie ma. No właśnie nie ma. Ten tunel się tu kończy. Ale to jakiś nob kopał, bo gałęzi nie odbił. No. Myślę, że mitraszek. Tu gdzieś powinna być jeszcze jedna wkopa. Tutaj jest jeszcze jedna i naprowadzi w stronę gildii. Gdzie jest jeszcze? W tunelu. Chodźcie, wracajcie. O tam, nie! Tylko, że on mnie klepie teraz. No, tankuj. Walimy go. Chodźcie tu. Już mi się skończyło całe jedzenie, które mi dał. Trzymaj. Oj, nie! Wait. Okej. Okay. Lipnie. Próbuję perłą. Ty! Jablokami tam wejdę. Czekaj, weź siostrę, Kasper. A chcesz mi perłę zrzucić? Albo z jedną, albo z dwie? To ja wtedy ten. Tepnij się do niego po prostu. O, zebrałem. Dużo jest kolejny, czekajcie. Jestem. Znaczy nie, to Kasper chyba tepnął, czekajcie. Ty, zioma mam na plecy. Ty, ja jestem chyba nim pod bazą, tak mi się wydaje. Pół serca! Nie, no. Pół serca. Ten jeszcze strzela, impostor. Chyba wiesz, gdzie popełniłeś błąd. Cały się tym gili, to już czas głupi tylko. Nie, tu nie ma chyba przejścia do nich. Dala. Opuściłeś teren gildii, right? To jest mineshaft. I tu nie jest na terenie gildii, dokopię się do tego mineshafta. Dobra, tu tak, dla testu. Zobaczę, czy mnie w ogóle dobrze słychać. Jestem. Może być słychać odkurzacz z tyłu. Czureczka. No. Dobra. Jestem u nich w mineshafcie. Gdzieś obok skolejna czureczka. To jest ślepy zaułek, ale może tutaj. O, jakiś tunelik. Ja też jestem w jakimś cave'ie. Ja w mineshafcie całkowicie. To jest strasznie dużo tuneli. Matma, infa, rosyjski, historia, fizyka. Nie, kończy się niczym. Lipa by jakby to nas weszli. Opuściłeś teren gildii. Tu jest gdzieś spawner. Okej, tu jest spawner. Wow, projectile protection się nie przyda, ale... płytka jakaś, zbrojki na konia. Nie, oni tu nie byli w ogóle. Mineshafta mają pod bazą, a go nie znaleźli. Czeka. To mogę wziąć, kiedyś nie wiem. Będzie potrzebne.
Creeper by się tu przydał, żeby im wysadzić na spawny. Jaksy! Na ich obok gildii. A na Kubo idzie, czy nie? Nie, nie na Kubo. Mam jedyne co, to zadane z matem. Znaczy nie, no to te, ta tylko po prostu na Z2. Chodź Creeper. Nie, nie wybucha jeszcze. Ja już jestem jak coś. Ja już odpalałem te sekundy. Dobra, jest na terenie gildii. Widzę, Mikołaj, patrz, nam komentujesz tutaj, co się dzieje. O. Dobry Creeper! Nie ma spawnera. Dobra, chyba będę na bazę, bo tu nie ma nic więcej do roboty. Już nic nie ma.